Cała kampania wrześniowa jest fikcją. I to taką. U nas uchodzi, że Rumel to jest bardzo dobry generał, Kutrzeba, bardzo dobry generał. Bzdura do kwadratu, nic takiego nie ma, wręcz przeciwnie, można by ich wszystkich powiesić. Za zdradę główną. Jeżeli generał y, zostawia armię i szóstego dnia wojny z pieprza z pola bitwy, zostawiając wszystkich, no to, o czym to świadczy? Melduje się w Warszawie i awansuje. Jak. A potem wyjeżdża, ucieka do Anglii, siedzi w Anglii do 1947 roku, dogaduje się z Sowietami, y, 2650 kg złota fonu przywozi z powrotem i jednocześnie wszystkie y, tajne archiwa wywiadu y, tego, który był na zachodzie, oddaje ruskim. Czyli wszystkich agentów, którzy tu byli, oddaje. A potem zostaje szefem z Bowidu, zachowując funkcję generalską i tak dalej. No to co to jest? to czym on był. A to jest Rumel, Szlachcic kurlandzki, który zmienił nazwisko, bo się pisali u otwarte MM, kuzyn tego lisa pustyni. No. I żeby nie było połączenia, to zmienił nazwisko na Rome. No i co? I, I wszystko i nie to jest ważne, tylko jak ja to mogę odkryć, to znaczy, że każdy o tym mógł wiedzieć. To niech mi pan powie dlaczego przez 80 lat o tym słowa nie ma? Wywiad Polski w 1939 roku bazował na strukturach okresu międzywojennego. Szefem archiwum był major Waligura. I tutaj zaczyna się dziwna historia całej II wojny światowej. Dlatego, że pan major Waligura był tak dobrym archiwistą, że nie tylko zostawił całe archiwum Niemcom, ale jeszcze część zdążył przetłumaczyć na język niemiecki. I zaraz potem, zostawiając to wszystko, a biorąc tylko kilka potrzebnych sobie teczek, uciekł do Rumunii. Oczywiście Niemcy, jak dostali takie archiwum, zatrudnili po kilkaset tłumaczy i zaczęli to wszystko tłumaczyć. Proszę pamiętać, że tak naprawdę rewolucję sowiecką zrobili Niemcy. To zrobił pan generał, dowódca, szef, minister policji jawnej i tajnej i główny bankier Rzeszy który sumą 10 milionów marek w złocie, plus Lenin, i 5, Goldman i 500 jego bandytów, przejechali do Petersburga i zaczęli robić rewolucję. Wspomógł go jego brat, Otto Warburg, szef Fedu amerykańskiego, sumą 20 milionów dolarów w złocie i 10 tysięcy bandytów, których przywieziono. Do tego stopnia, że jednym z komisarzy w Rosji był Murzyn. Oczywiście znany robotnik rosyjski z życiorysem jak najbardziej rosyjskim i tak dalej. Nie? Więc to była wszystka gra, wszystko gra. Pokój w Brześciu doprowadził do tego, że milionowa armia niemiecka została po drugiej stronie Bugu. I mimo że ponosili klęskę na zachodzie, to tych żołnierzy nie ruszano. To nie jakiś tam. Armia Czerwona zwalczała Denikina czy Wrangla, tylko armia niemiecka, doskonale wyposażona w ciężką broń. Jak te luźne watachy kozackie usiłowały tam atakować Petersburg, no tak się dostały pod obszar ciężkiej artylerii, to wiadomo było, że musiało przegrać. Pierwszy dekret Lenina to był taki, że każdy żołnierz niemiecki, który przechodzi na stronę Armii Czerwonej, dostaje awans o stopień i żołd dożywotni, rentę. No więc wiedząc o tym, że w Niemczech jest zawierucha, bezrobocie i tak dalej, to kto chciał opuścić te szeregi? Nie jest prawdą, że na nas szła Armia Czerwona. Taka była nazwa i taka była to no, mięso armatnie żołnierskie. Natomiast dowódcami byli Niemcy. Olwowa, na przykład, przed rydem śmigłym bronił generał Keller, jak najbardziej rosyjski generał, nieprawda? Tak jak Suworowczy czy jakiś inny. I Bronił tak skutecznie, że zginął w czasie obrony Kijowa przed polską armią. A Polacy po 300 latach odzyskiwali Kijów, bo Kijów to było polskie miasto. Prawa miejskie dostał w 1492 roku od króla Polskiego, a nie żadnych tam Rosji. Cała, cały błąd naszych historyków polega na tym, że traktują Czerwoną Ruś, Białą Ruś jako państwa, a to były tylko ośrodki miejskie, tak jak w starożytnej Grecji, miasta państwa. Nie było jednolitego, że tak powiem, organizmu państwowego obejmującego cały teren. Czyli my do Kijowa wróciliśmy na zasadzie powstania tego miasta i tworzenia. Oczywiście to był doskonały ośrodek handlu, bo przecinały się wszystkie drogi handlowe, ale nie da się ukryć, że wszelkie prawa i rozwój tego miasta były za czasów Polski. Granica była 700 kilometrów dalej mniej więcej. Rosjanie w swoich filmach o Chmielnickim podają, że Kijów jest miastem polskim, oficjalnie to podają. Kręcąc filmy o Chmielnickim, wracając do 19 roku 20. Otóż zaraz po przegranej, bo to też nie było tak, że była tylko bitwa warszawska, jak to się mówi. Proszę zapamiętać, że w tym samym czasie Niemcy organizowali Powstania Śląskie. To nie było, że my organizowaliśmy, tylko Niemcy sprowadzali tam całą masę różnych ludzi pod pretekstem byłych mieszkańców i to była samoobrona tylko Korfantego przeciwko. Czyli to była próba najazdu z dwóch stron. Z jednej strony ze wschodu szła tak zwana Armia Czerwona Tuchaczyskiego, a z drugiej strony były Powstania Śląskie, które rozbijały polskie siły. No i teraz przechodzimy do roli Piłsudskiego. Przecież on jak mógł, tak przeszkadzał obronie Polski. Na przykład przez... Co 3-4-miesięczną zmianę dowództwa Frontu Wschodniego. Mało tego. dowódców dywizji Kawalerii dawał piechurów, którzy w ogóle pojęcia nie mieli, jak walczyć z kawalerią. A dzikie stepy, dzikie pola, to były tereny tylko do walki kawalerii. Skąd ta czanka słynna taki doskonały środek bojowy? A no bo tam były wysokie trawy. Jak żołnierz leżał na ziemi, to nie widział, kto go atakuje. Jak był metr wyżej na w tej wozie, no to widział, to kogo strzela. I stąd były takie walki, żeby zdobyć jak największą ilość taczanek. To pułkownik Krzeczunowski opisuje w swojej książce doskonale, że właśnie czasami głównym celem to było zdobycie kilku taczanek, bo to dawało przewagę ognia niesamowitą. A Armia Czerwona był, to znaczy to, co przedstawiano jako butelnego Armię Czerwoną, to była taka zbieranina, że wystarczył na przykład szwadron polski, żeby rozbijać batalion ruski. Czy dwa bataliony nawet. Tak to wyglądało w praktyce. Piłsudski w XX roku, tuż przed Bitwą Warszawską, jako główny dowódca, złożył dymisję i uciekł do swojej kochanki pod Kraków. Oczywiście zabierając ciężką artylerię. No bo po co obronie Warszawy ciężka artyleria? Nie wystarczą same okopy, to jak Ruski wpadną do nich, to się tylko ich przysypie i tak dalej. I taka, była, taka jest prawda. Więc komu zależy dzisiaj na odgrzebywaniu Piłsudskiego jako jakiegoś tam dowódcy, czy jakiegoś naczelnika państwa? No temu, kto go stworzył. A stworzyli go Niemcy. Dlaczego? Bo mieliśmy trzy zabory. Prusaków, Austriaków i Ruskich. Czy w tym czasie Moskali, bo tak to się nazywało. W każdym z tych zaborów było mniej więcej półtora miliona mięsa armatniego zwanego naborem do wojska. W związku z tym, że ci z Galicji już należeli do armii austriackiej, ci Pomorza Wielkopolski do Armii Pruskiej, no to chodziło o to, żeby te półtora miliona, które były w rosyjskiej części, przekabacić na stronę y, zachodnią, czyli państw centralnych. I dlatego został stworzony Piłsudski. Przecież no, doszło do takiej specjalnej pomyłki, w cudzysłowie, stworzenia Strzelca, ale to nie jest Strzelec Lwowski. Stworzono Strzelca Krakowie. I to, co się mówi o że Piłsudski był dowódcą Strzelca, to dotyczy tej małej grupki, około stu kilkudziesięciu osób, którzy byli w Krakowie. Przecież jak oni przyszli na wschód, to znaczy, prześli tego, <laughs> porządkiem wojny, do, wkroczyli do, 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 księstwa, do Królestwa Kraju, bo tak to się nazywało, to y, mieszkańcy Kielc wyrzucili, że co to za propagandę co chcecie zrobić? Chcecie, żeby nas zniszczyli? To jest dywersja. Musieli uciekać, nie dlatego, że Rosjanie ich bili, tylko dlatego, że mieszkańcy się buntowali przeciwko takiej prowokacji. Czyli to raz. Dwa. Piłsudski nie wspomógł w żaden sposób powstania śląskiego, powstań śląskich. A one były w tym samym czasie, dokładnie w 1920 roku. Tak samo Piłsudski, to znaczy w tym czasie Beck był szefem wywiadu Piłsudskiego. I Beck jedyną eskadrę lotniczą, którą mieliśmy, odesłał do Lwowa. A to był w tym czasie jedyny zwiat. Wszyscy się strasznie bali samolotów, bo to były początki. I taki samolot mógł robić zamieszania, że całą dywizję, mógł, kilka samolotów mogło rozwalić. A, a oni odesłali do Lwowa. Gdzie działań nie było. Nie tylko to. Przyszła Alma Halera, 100 tysięcy doskonale wyposażonego wojska, wyćwiczonego i tak dalej. I co Piłsudski zrobił? Do domów rozesłał 50% jeszcze przed bitwą warszawską. No jaki. Idiota rozsyła doskonałe wojsko, przygotowane, wyćwiczone, do domów, kiedy idzie na niego szósta, w tym czasie to była szósta akcja ruskich na, na nas. To było wyraźnie działanie dywersyjne. A dlaczego tak jest? Jeszcze w latach 50., jako zaszczyt dla Piłsudskiego podawano, że on był współpracownikiem Lenina w czasopiśmie Robotnik. Czyli był podwładnym Lenina. No to w kilka lat później. Miał zwalczać tego szlenina, przecież oni razem wiedzieli wszystko, co jest. Poza tym nas... Y, znaczy dokłada się Piłsudskiemu rzeczy, których on w ogóle nie był w stanie zrobić ze względu na poziom intelektualny. Przecież te wszystkie książki, które on pisał, to nie on pisał tylko autorze, on się tylko podpisywał, bo w ten sposób łatwiej było wydawać to. Lenin też ma w tej chwili już nie pamiętam tam 50 tomową y, biografię, a, a Fizycznie by nie był w stanie tego napisać. Żukow, po śmierci Żukowa jego biografia wzrosła chyba o 5 tomów czy 6. Rzekomo pamiętników z czasów wojny. I sposób nagradzania agentów czy wybitnych osób to był właśnie taki, że oni pisali jakieś książki i potem oficjalnie dostawali za to wynagrodzenie i mogli pokazać wszystkim, tak jak dzisiaj się pokazuje, że wygrał w Totolotka, czy wygrał na giełdzie, nie? No a to jest ten sam system. Bo to jest nie do sprawdzenia. Nikt nie może tego sprawdzić. I wracając do 20 roku. Wygraliśmy dzięki temu, że po prostu jeszcze generał Haller, Rozwadowski istnieli. Zaraz potem ich wykończono. Haller jest jedynym generałem polskim, który walczył z trzema zaborcami. O tym się nie mówi w ogóle. A on walczył i z Austriakami uciekając, i z Niemcami, i potem z Roskimi. I to jest jedna sprawa. Yy, przygotowanie. Do II wojny światowej, to trzeba wziąć pod uwagę, że w tym czasie był ten kryzys. Wartość pieniądza znacznie spadła. Ale proszę zauważyć, co się dzieje. Zaczynamy od 1936 roku i zaczyna się zbieranie tak tzw. Funduszu Obrony Narodowej. Okazuje się, że tego było ponad 5 ton złota w złocie, nie mówiąc o pieniądzach. I co my kupujemy? Okręty. Dla kogo? Polska miała jedną Gdynię, kawałeczek morza i zakupienie tych krąż niszczycieli plus ośmiu okrętów podwodnych, które ani jednej torpedy nie wystrzeliły w kierunku Niemców. Czyli na dzisiejsze czasy okręt podwodny to jest około 1,5-2 miliardy. Wszystko zostało stracone. Czyli łapówkarstwo było takie, że brano za budowę się, a nie dostarczano... Czy Wykonywano budowę czegoś, co w ogóle nie było potrzebne. Przecież my w stoczniach francuskich, i włoskich, jeszcze w 1943 roku mieliśmy dostawać okręty, za które zapłaciliśmy. Do dzisiaj nie dostaliśmy zwrotu tych pieniędzy. Te stocznie istnieją do dzisiaj. Żaden z rządów polskich nie wystąpił. O to dlaczego? Więc to są wszystko pytania, które świadczą o tym, że wcale ta druga Rzeczpospolita nie była takim państwem wolnym, które cokolwiek robiło, tylko po prostu realizowało. Plany pewnych osób, czy pewnych krajów. Po pierwsze nie było nic takiego jak Rosja. Byli Sowieci, ale cały czas władzę nad dawniejszym Czarstwem Moskiewskim trzymała Ameryka. Dlatego że oni finansowali wszystkie kontrakty dotyczące zarówno surowców, jak i na przykład ropa naftowa. To wszystko zostało wzięte przez Amerykę. To samo dokładnie zrobiono po 1991 roku. Przecież Jelcyn, jak został wyciągnięty tam gdzieś z PGR-ów, znaczy z kołchodu na y, premierzydenta państwa, to pierwsze, co zrobił, to sprzedał tą część Jakucji, która ma diamenty, Oppenheimerowi. W ten sposób skonsolidowało się w jednym ręku 90, chyba 7 czy 8 diamentów na świecie. I całe archiwum GRU, czyli wojska, dotyczące nawet Afganistanu, czyli ostatniego okresu, przekazał do Nowego Jorku. I zaraz potem został zdjęty. Tak było dokładnie w roku 17-18. To samo się powtórzyło w roku 1940. Przecież to, że Sowieci zmienili nagdzie opcję, to nie było spowodowane czymś tam, tylko konkretnym finansowaniem przez Amerykę yy, potencjału rosyjskiego. I to nie jest prawdą, że dopiero w 1938 czy tam 1937 roku. W 1930 roku. Zapadły decyzje przenoszenia całego potencjału fabrycznego za Ural. Bo się spodziewali, że jak jakikolwiek przeciwnik wejdzie na tereny rosyjskie, no to mógłby zająć fabryki na Ukrainie znajdujące się. A do Uralu to tak się rozciągną jego drogi zaopatrzeniowe, że nie będzie w stanie tego zrobić. No i w związku z tym przeniesiono w 1931 roku po tym dekrecie Fabryki na, za Ural, no oczywiście z fabrykami musieli przenieść robotników, bo to nie jest tak, że wybudują za Uralem fabrykę, a, a robotników wezmą sobie z Sybydziaków. Tak się nie da. Więc wzięli też tych wszystkich ukraińskich robotników. No i nagle Ukraina została pozbawiona mężczyzn. To się nazywało, że na krótko tylko fabrykę postawią i tak dalej. Jaki skutek? A na skutek taki, że kobiety przestały sadzić i sysiać. Jak na jesień nie było czego zbierać, to z miasta przychodziły specjalne bandy i jeszcze zabierały to, co było. I w ten sposób powstał głód słynny na Ukrainie. No bo miasto musiało się wyżywić, bo to były zamieszki, i tak dalej, a wieś można łatwo spacyfikować. Wystarczy 100 żołnierzy, czy tam 50 nawet, żeby wieś każdą spacyfikować. To nie jest żadna nowość. W 1962 roku w Donbasie były yy, strajki górników. Też sprowokowane przez tam kogoś. Chodziło o rzekomo, że masło przestało, e, dowiezione nie zostało do e, sklepów. Ale do spacyfikowania Donbasu y, użyto dwie dywizje y, Feliksa Dzierżyńskiego NKWD. I wycięto i rozesłano wszystkich do drugiego pokolenia włącznie. znaczy I tych biorących udział ich dzieci. Nie ma śladu po tym. I co? I cisza. Nikt nie wiedział. I nie wie do dzisiaj. Także proszę na to patrzeć z perspektywy tego, co się dzisiaj dzieje. My też wiemy tylko to, co starsi i mądrzejsi chcą nam podać do wiadomości. A cała reszta jest poza tym. Twierdzenie, że, na przykład, Piłsudski jako yy, przywódca takiej, takiej partyjki PPSL jeździł sobie do Japonii. Jak? Przecież cały teren od Warszawy do yy, Władywostoku to był teren yy, rosyjski i była wojna w tym czasie. A my w ogóle byliśmy w stanie wojennym, bo od 1864 roku do 20 właściwie był stan wojenny u nas. To jak ten zbiegły bandyta, bo on był w tym czasie uznawany przez carskie władze jako bandyta, który robił zamieszki. I jedzie sobie spokojnie przez całą Rosję, gdzie w każdym wagonie jest yy, konduktor, który sprawdza paszporty. Potem siada do portu, którym też są władze celne. Potem przyjeżdża do Japonii, którzy z wrogiego kraju przyjmują bandytę i widzi go jakiś minister. Ja studentom zawsze opowiadam: jesteście w Londynie? Jesteśmy. Godzina 17. Byliście u królowej na herbatce. No przecież to jest taki angielski zwyczaj, to dlaczego nie chodzicie? No, to jest to samo, nie, nie ma możliwości, żeby z ulicy człowiek został przyjęty przez ministra. A to było dlatego, że jego brat, ten Bronisław słynny, który jest u nas uznawany jako wybitny antropolog, był agentem wywiadu angielskiego i on wprowadził ziuka, czyli w wywiad angielski. I wywiad to zorganizował, bo jak była wojna w 1905 roku z Japonią, to chciano wywołać zamieszki na tyłach, żeby w ten sposób. Rosjan rozbić. Ale to trzeba też inaczej, bo jedną i drugą stronę finansował Remington, czyli angielski wytwórca broni. I oni obliczyli już grubo przed wojną, że tą koleją syberyjską można dowieść zaopatrzenie tylko do maksimum 300 tysięcy armii. Jeżeli będzie więcej żołnierzy, to na pewno zabraknie amunicji. No i to się stało i dlatego Rosjanie przegrali. Także to wszystko jest. Ściśle określone, to nie ma tutaj żadnych tych. A wygrali yy, Japończycy, bo po prostu zgodzili się zapłacić za broń, którą Rosjanie dostali. <grym> I w ten prosty sposób dostali. Jest order, i chyba mogę go pokazać, zdjęcie takiego orderu, gdzie Amerykanie wydają te ordery, oddają, nadają swoim żołnierzom za pacyfikację Kuby. Nie za jakieś marsze wyzwoleńczycy, tylko za pacyfikację. To określa cel takich wojen. Ale to było dawno, 100 lat temu. Teraz już nie ma, teraz już jest tylko walka wyzwolenia albo misje pokojowe. Wracając z powrotem do Polski. Otóż tworzenie armii i uzbrojenie armii wcale nie było robione pod kątem obrony Polski, tylko pod kątem wyciągnięcia pieniędzy z budżetu. Dlatego, że za jeden okręt wojenny można było wybudować 100 czołgów albo więcej. Nasze granice były lądowe, czyli ofic oczywistym jest dla każdego, że trzeba było broń mieć lądową czyli te karabiny przeciwpancerne, które w ten czas były. A co się dzieje? Ona się cały czas mówi, że my przegraliśmy z powodu yy, braków technicznych, że Niemcy mieli większe zasoby pancerne. Ale to nieprawda. Profesor Wiesław to już udowodnił chyba z 10 czy 15 lat temu, że ilość czołgów podawanych w Polsce, przez polskie, że tak powiem, gremia historyczne jest fałszywa, bo oni podają tylko ilość czołgów znajdujących się po tej stronie Bugu. Czyli tam 500 czołgów, 400 samolotów czy 440 samolotów. Ale drugie tyle było po drugiej stronie. Yy, średnio rozgarnięty czołgista powie, że yy, wyszkolenie kadry do takich czołgów, obsługi tych, tych czołgów, to wymaga dwóch, trzech lat. To nie jest tak, że się bierze chłopa ze wsi i sadza na czołgi i on umie jeździć. No i teraz mamy te czołgi od 37 czy 8 roku i nie wyszkolono kadry przez całe 3 lata. To nie jest kwestia żołnierza, to jest kwestia dowództwa, które z jednej strony wydawało hojną ręką nie swoje pieniądze, a z drugiej strony zostawiało w magazynach. Wszystkie te czołgi zostały przyjęte przez ruskich i Niemców. Dlatego Niemcy przekroczyli Bóg w pierwszej chwili, żeby część tego, co tutaj jest, ściągnąć. I to są wszystko fakty, o których się nie mówi. Generał Kutrzeba, chwalony taki jak. Bardzo, że, że taki bohaterski dowódca, bo brał udział w bitwie, pod, no, czy spowodował tą bitwę nad Bzurą. Ale właściwie to powinien wisieć, dlatego że rozkaz wyjściowy był taki, że każda armia, jak może, ma atakować Niemcy czy iść do przodu. I rzeczywiście pierwsze oddziały Armii Poznań poszły do przodu i zajęły tam teren niemiecki 8 km czy 10 km w głąb, i zostały rozkaz wycofania się. I Kutrzeba zamiast iść do przodu zaczął się cofać, bo się bał okrążenia. Jakiego? Ale wyjaśnia sprawę fakt, że przy generale Kutrzebie był pułkownik Douglas, czy Dauglas z sztabu generalnego armii angielskiej. I wiadomo było, że to on decydował, a nie Kutrzeba. A bitwa nad Bzurą to była w sumie no, masakra. Proszę wziąć generalnie. W tym samym czasie mała Finlandia broni się przed ruskimi miesiąc później, w październiku. Finlandia miała praktycznie 5-6-krotnie mniejszą armię niż Polska. To o tym mówi Linii Marzinota, to wcale nie jest prawda, że ona była taka, bo ona była niedokończona. Są na ten temat już dokumenty, i to rosyjskie, i fińskie. I ci, chodzi mi tylko o straty. Ci Finowie broniąc się, czy to na Linii Malinsteina, czy też u góry tam na pole, kole podbiegunowym, potrafili ruskim zadać straty mniej więcej dziesięciokrotnie przekraczające własne. Bo ponad 500 tysięcy żołnierzy rosyjskich zginęło. Są, jest muzeum w Finlandii pokazujące, jak tych wykaszali tych Rosjan. A w Polsce jest sytuacja dokładnie odwrotna. Armia niemiecka i polska tutaj w terenie woje, w działań wojennych była mniej więcej takiej samej liczebności. Niemcy stracili 17, powiedzmy 20 tysięcy żołnierzy, a my straciliśmy 70. To kto się bronił, a kto atakował? Wszyscy mówią, że w czasie obrony ten atakujący traci 3-4 razy więcej. I to dokładnie wyszło u Finów. Stracili 10 razy Rosjanie więcej. A my straciliśmy 3 razy więcej niż atakujący. Jak to możliwe? Nie licząc o tym, że z rannymi to jest jeszcze więcej. Bo 140 tysięcy mieliśmy rannych. Ranni to nie tylko są. Że kule dostał, ale amputacje nóg, i tak dalej. To są inwalidzi. To jest zupełnie niemożliwe, gdyby była jakakolwiek normalna walka. No ale generał Biernacki, dowódca Armii Pomorze, już drugiego dnia uciekł i zostawił całą armię. No to jeżeli ucieka szef i nie zostawia zastępcy, to poszczególne dywizje oddziały nie wiedzą, co robić, bo każdy szuka kooperacji z sąsiadem. A tego sąsiada nie ma, bo dowódca uciekł. A potem jeszcze w czasie bitwy pod bzurą dokazywał też, że pogłębił większość strat. Generał Rommel, wychwalany tak bardzo, ale on praktycznie już 2 <tryknie> września przestał dowodzić armią. Rzekomo w jakiejś tam wiosce na poczcie się ustawił I jak przyszli do niego gońce, to okazało się, że nie ma, że uciekł. Do tego stopnia, że go nieco jeszcze w głowę, bo nie wiedział co dalej robić. Bo miał przynieść rozkazy, czy mają atakować, czy iść, nic. 7 września został zdjęty z dowództwa i przeniesiony do Warszawy, bo uciekł do Warszawy i tam został dowódcą rzekomo obrony Warszawy, co jest nieprawdą, bo generał Czuma był. Ale nasze, nasza prasa, nasze publikacje podają, że generał Romer. I z jego to sztabu wyszło to słynne, później tak nagłaśniane, że mają y, z Rosjanami nie walczyć. Profesor, Wojek y, Łojek zdementował, że nic takiego nie wyszło, ale taka fabuła, taka fama poszła. Rzeczywiście, na wschodzie nie było obrony. Tylko generał Riket neubauer walczył troszeczkę, ale proszę zobaczyć, co się z nim stało po wojnie, znaczy w, po wrześniu. Całą jego dywizję y, zatrzymano na Łotwie i Litwie, ale potem trafili do obozów y, zamkniętych na terenie Anglii i przez cały okres wojny nie brali udziału w działaniach wojennych. Więc y, y, generał Fabrycy w przebraniu, już chyba 4 czy 5 września, w przebraniu cywilnym uciekał od armii, a potem jeszcze rozrabiał. Generał Armii Karpaty z żoną i całą rodziną już 2 września zamordował się na Węgrzech. To nie jest tak, że była jakaś celowa obrona, współdziałanie, dowódcy po prostu zreiterowali. I problem jest nie taki, że oni to zrobili. Problem jest taki, że tak, w latach 50. to było nagłaśniane, a dzisiaj się o tym zapomina. Dzisiaj się mówi, nie, nic takiego nie było. generałowie byli bardzo dobrze, działali. A tak naprawdę ilu z nich było, bo się podaje, że ten generał Tokarzewski, na przykład, i tak dalej, byli masonami. Co to znaczy byli? Masoneria to nie jest organizacja, do której można sobie wejść tak jak do muzeum czy kina. Trzeba być przez kogoś wprowadzonym. A generalnie masoneria to jest wywiad. Nie da się wytłumaczyć takiej gr 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 gromadnej ucieczki dowódców bez porozumienia ich wcześniejszego. A zaraz dojdziemy do tego, jak to powstało. Otóż zaraz, podobno 27 września, powstały organizacje podziemne, które miały dalej walczyć z okupantem. Tylko, że... A, te organizacje powstały oczywiście na bazie dwójki, na bazie wywiadu i kontrwywiadu. Problem jest taki, że całe archiwum dwójki dostali Niemcy. A Niemcy już od 1935 roku pracowali wspólnie z Rosjanami. Tu w Gdańsku na ulicy Piastowskiej yy, yy, generał yy, Gauleiter Forcer spotykał się z Bierutem, pułkownikiem NKWD. W celu niszczenia polskiej inteligencji, bo generalnie w czasie wojny tylko o to chodzi. Reszta jest, że tak powiem, robotami, którzy wykonają każdą pracę, więc nie ma sensu tracić ludzi potrzebnych do roboty. A że Bierut niszczył polską inteligencję bardzo dobrze, no to najlepszym dowodem jest jego późniejszy awans. Został przecież gubernatorem Polski, pierwszym prezydentem. No to za co dostał? No za to właśnie, że zasługi miał. I potem były trzy spotkania jeszcze, to znaczy najpierw były w 1935 roku tutaj trzy czy cztery spotkania z Gauleiterem Forsterem, a potem w 1939 i 1940 zaczęły się te spotkania w Zakopanym, w Krakowie i Lwowie. No to właśnie one były po to, że przekazywano te akta. W latach 90. w archiwum moskiewskich wojska znaleziono 20 tysięcy teczek żołnierzy polskich. Skąd? Mówiono, że to rzekomo po wojnie dostali się. Nie, to oni dostali się właśnie przed wojną. I teraz ten ucieka, całe archiwum, czyli pseudonimy, yy, miejsce zamieszkania, rodziny i tak dalej, to wszystko dostają gotowe na tacy. I rzekomo generał Januszajtis zakłada organizację podziemną. I jeszcze przed rozpoczęciem, czyli w październiku, listopadzie już są aresztowania. Jak to możliwe? Żeż oni się nie zdążyli jeszcze w ogóle zacząć działania, nic a już ich wszystkich wychwycono. Już zaczęli wpływać do y, więzień. Mało tego, taki generał Tokarzewski, y, który się mówi, że taki operatywny, dzielny i tak dalej, ale podaje się też, że był masonem, czyli był w wywiadzie państwa konkurencyjnego jakiegoś. No bo mówię, y, cała historia masonerii jest w Polsce zakłamana. Podaje się to, jako w Wikipedii na przykład, nie? że w 1721 roku w Londynie się spotkali jacyś tam ludzie i uchwalili statut. A ja pokażę panu zdjęcie monety yy, danej z okazji dziesięciolecia istnienia masonerii w Bawarii z 1705 roku. A w historii możemy znaleźć yy, pierwsze loże Bachusa u Sasów w 1692 roku. I wszyscy, którzy byli, to byli właśnie pułkownicy wojskowi, i tak dalej. A tutaj wracając do tego, zaczęły się ciągłe aresztowania, i większość tych y, żołnierzy, która chciała działać, wychwycono. Tam były ZWZ, 1, ZWZ, 2, rozmaite nazwiska, to można znaleźć, wszystko w encyklopedii nawet. Problem polega na tym, że Rosjanie wychwycili całą organizację. Ale szefem wywiadu, kontrwywiadu tej organizacji był jakiś porucznik, nie pamiętam nazwiska w tej chwili, y, agent NKWD. Były polski żołnierz zdegradowany za jakieś tam przestępstwa pospolite. I został agentem NKWD i on prowadził kontrwywiad ZWZ. Y, jego kolega z kolei był wywiadowcą w drugiej części ZWZ. Czyli <grym> najbardziej. Że tak powiem, wartościowe komórki, czyli kontrywiat wewnętrzny danej organizacji, był prowadzony przez agentów NKWD. No to jak mogła taka organizacja działać? Nie mówiąc o tym, że za każdym razem, który łącznik przechodził z generalnej Guberni do Lwowa, to został chwytany. Generał Okulicki sześć razy chyba siedział na Łubiance i wychodził. Jak to jest możliwe? Kiedy każdy, kto na Łubiance był, to wychodził nogami do przodu, a, a, a nie. Spokojnie wychodził sobie i zakładał organizację i działa w organizacji. A potem zostaje szefem AK. To są wszystko rzeczy nie tyle, że one są faktami, tylko tyle, że nikt nie chce rozpracować dlaczego. Jakie były jego zadania i co on podpisał, że mu pozwolono to robić. A Okulickiego jest znany dokument, że opisał w już 1939 roku całą strukturę AK. To znaczy nie AK w ten tylko ZWZ. Podając nazwiska, adresy i wszystko. Generalnie tak. I to nie od kilkuset, tylko dokładnie można powiedzieć, od czasu przyjścia wazów na tron Polski. Dlatego, że u nas się podaje, że waza król szwedzki przyszedł na tron Polski i tak dalej. Tylko nie podaje się, że Szwecja w tym czasie należała do cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego i cesarzem był Habsburg. Czyli innymi słowy, zamiast przyjąć Maksymiliana Habsburga, przyjęliśmy jego sługę wazę. I waza nas wmieszał w wojny tureckie które zupełnie nam nie były do niczego potrzebne i y, powodowały wykończenie Polski jako państwowości. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie nasz obszar to był mniej więcej milion kilometrów kwadratowych i tam około 12-13 milionów ludzi, a Turcja miała 2,5 miliona kilometrów i około 30 milionów ludzi. Więc dysproporcje były zbyt duże. Y, Turcji wcale nie, chciało, nie zależało na zajęciu Polski, bo to było bez sensu, bo prowadziła doskonały handel, tylko zależało na zajęciu Rzymu. I Wiednia. I wszystkie najazdy były tam. Sobieski poszedł na Wiedę nie dlatego, że był królem Polski i, i chciał, że tak powiem, no nie wiem, tam walkę z przedmurzem robić, co to propaganda podała, tylko dlatego, że jako lennik Habsburga z zamków na Śląsku, które dostał w spadku, był zobowiązany udzielić pomocy. A że wmieszał to w Polskę, no to już było tylko po prostu, że tak powiem, mieszanie, mieszanie tematów. My, ta słynna bitwa pod Lepanto w 1571, przecież broni dla Turcji to my sprzedawaliśmy, bo to był doskonały interes w tym czasie. I to samo było w następnych bitwach. Natomiast całe powstanie Chmielickiego, to wszystko jest lipa, to co się podaje, bo powstanie Chmielickiego jako nazwa powstanie, powstało dopiero w, w, u pseudohistoryków galicyjskich. To oni stworzyli powstanie, bo to była rebelia, bo Chmielnicki jako szlachcic polski wybierał legalnego króla. A każdy bunt przeciwko władzy to no, się nazywa rebelia, a nie powstanie. Powstanie może być przez zajętego narodu. A takiego do XIX wieku nie było w, na tych terenach. A prze, nikt nie mówi o tym, że rok przedtem Chmielnicki był y, przez pół roku w Anglii. A to chodziło o stworzenie walki, bo Rosja parła na portę otomańską, i chodziło o zniszczenie Polski w tym momencie, żeby ułatwić Turkom zajęcie Krymu i zajęcie góry, tego wszystkiego, do, do kamieńca włącznie. Przecież proszę nie zapominać, że hmm, Chmielnicki wyrżnął około 200 tysięcy ludzi na tych terenach. To jest też temat hazarów, który powinien być oddzielnym tematem, bo to jest bardzo istotne w innym temacie, w innym aspekcie. Chodziło o dobra afrykańskie. Po prostu. Był podział Afryki, Niemcy mając swoje... zaczęli coraz bardziej napierać na zajęcie pewnych terenów w Afryce. Wojna w Afryce, tak samo zresztą jak I wojna światowa, która była wojną o Afrykę, o podział Afryki, generalnie ludzie nie wiedzą, że w 1885 roku była specjalna konferencja w Berlinie, robiona przez Bismarcka, dotycząca podziału Afryki. I na tej konferencji ustalono pewne rzeczy. Ustalono oczywiście tak, jak to się ustala. Kreską na mapie, jak podzielono Afrykę, granice poprzez szczególne tereny plemienne. Ale w tym czasie USA nie istniało. Natomiast po I wojnie światowej już istniało. I też chciało mieć swoje ziemie, że tak powiem, surowcowe w tamtym terenie. I dlatego przecież to nie jest tak, że Hitler... Wymyślił jakiś sposób dobrobytu. On dostawał cały czas pożyczki z Anglii, z USA. Przecież większość banków USA to są dawniejsi y, książęta niemieccy. Nie można przyjechać sobie do kraju X i założyć bank. Trzeba mieć zgodę władz miejscowych, władz państwowych, służb i tak dalej. A jeszcze w XIX wieku, to jedynym wartościowym kruścem to było srebro albo złoto. A to jest ciężkie, niewygodne do noszenia. No to ile ja mogę wziąć jedną walizkę? Na żeby bank założyć, to musiał mieć z 10 20 takich walizek. No to muszą mieć ludzi, którzy będą to wozili. Muszą mieć ludzi, którzy będą to pilnowali. Przecież jest taki świetny film Gangi czy Bandy Nowego Jorku pokazujący, jak to wyglądało. Więc jeżeli taki delikwent przyjechał z Niemiec i chciał założyć bank, no to musiał mieć obronę przed tymi bandami i tym wszystkim, to tylko mogli robić, mówi, Ci byli książęta Rzeszy, którzy po 1806 roku zmienili się w Związek Reński. A jak posi tam, to, to ten kapitał musiał pracować, czyli coś trzeba było z tym robić. Nie? I chodziło o walkę o rynki surowcowe. I zniszczenie konkurencji. I to się udało. Bo w 1937 roku Hitlerowi wstrzymano pożyczki i efekt był taki, że. Mieli albo bankructwo, albo wojna i dlatego współpracowali z Polską, przecież do praktycznie marca Polska z Hitlerem szła ręka w rękę. Przecież te wszystkie bale i polowanka Białowieży to były robione razem. Oni sobie obliczali w ten sposób, 200 dywizji niemieckich, 100 dywizji polskich, też tam coś pod 100 z czymś japońskich, no to razem daje prawie 600 dywizji. A ruskich było 200. No to mieli szansę Rosję rozkawałkować. Ale proszę zauważyć, że Japończycy zaatakowali trochę wcześniej, i w sierpniu 1939 roku y, w bitwie pod tą rzeką tam przegrali i podpisali pokój. Pertraktacje trwały, ale 12 czy 13 już było wszystko podpisane września, i dlatego Rosjanie mogli zaatakować z tyłu, bo już skończyli wojnę z Japończykami. Japończycy tak przyjęli. Te ustalenia, że nie ruszyli się przez całą wojnę na Rosję. Woleli zaatakować Stany Zjednoczone niż Rosję drugi raz. I dlatego Hitler przegrał, bo stracił te 200 dywizji japońskich, które miały iść z tamtej strony. A tutaj wracając dalej, proszę zauważyć, że wszystkie Próby stworzenia, czy to ZWZ, czy potem AK, i tak dalej, zawsze się opierały o tych ludzi z dwójki. Jeszcze w 1943 roku był napad Spychalskiego i AL-u na archiwum w Warszawie delegatury. I co się stało, znowuż? Napad Spychalskiego plus Gestapo. Zajęli całe archiwum, podzielili się, co trzeba, i to, co trzeba, wywieziono do Rosji, to tam Gestapo im pozwoliło, to wywieziono do Rosji, a jaki jest efekt dalszy? No mają wszystkich akowców na widelcu, Bo pseudonimy, adresy, rodziny, powiązania, nic nie zostało zmienione. Jak to jest możliwe? Głupi agent wpada, to się zmienia nawet strukturę organizacji, żeby nie można było wejść. A tutaj oddaje się całe archiwum. I mało tego, wbrew, były, wbrew logice były dyrektywy z Londynu, że nie, nie zmieniać, nic nie ruszać. Przecież były co najmniej dwóch dowódców wnioski, że należy rozprawić się z El całkowicie. I zabroniono. A skutek był taki, że pan Spychalski za dobrą akcję awansował na marszałka polski, a na emeryturę wyjechał do Izraela na zasłużony odpoczynek w ciepłych krajach. W 1968 czy 1969 roku. Także to wszystko jest jeden ciąg, to niemal przerwy. I to samo zrobił, jak w 1920 roku, po przyjęciu, złączeniu ziem rozbitych. Yy, Wszystkie katedry zostały zachowane przez tych samych ludzi. Tak w 90. roku też dekomunizacji nie było. Wszystkie katedry zostały zachowane. To jak ludzie, którzy przez 30 lat czy tam więcej okłamywali i budowali socjalizm, potem zaczęli nagle mówić odwrotnie. No to jest niemożliwe. I dlatego my dzisiaj żyjemy w dalszym ciągu tego samego powiedzmy prania mózgów historycznego. A kraj, który nie ma prawdziwej historii, tylko na jakiś tam w bajkach jest budowany, nie może stworzyć narodu. Proszę zadać pytanie jakiemukolwiek młodemu człowiekowi, czy wie, kim był jego dziadek, nie mówię już o pradziadku. A jak nie ma tradycji, nie ma, to nie ma narodu. I u nas te 25 lat doskonale to stworzyły, rozbiły. Jeszcze w 80 roku był jakiś tam wspólna chęć walki z obcym, nie? Czyli z, jak gdyby z Sowietami. A teraz już tego nie ma. Teraz są grupy interesu 20-30 osobowe, nie więcej. Także odrobienie czyli my się cofnęliśmy do czasów przedplemiennych. A powrót z powrotem do państwowości będzie niemożliwy, bo my nie mamy ośrodków. Proszę zauważyć, że u nas się za elitę uważa tego, który jest w administracji. W administracji jest urzędnika. Jak ktoś pracuje dla pieniędzy, czy tam o medalu, czy tak dalej, to nigdy nie stworzy nic. Nie ma takiego przykładu. W historii, od, od czasów rzymskich. Najemnik zawsze jest najemnikiem, a każdy urzędnik jest najemnikiem. Gdyby było inaczej, to wszystkie afery by zostały załatwione w ciągu dwóch, trzech miesięcy, a żadna nie jest załatwiona. Co się dzieje na Śląsku dzisiaj? A tylko czekać należy, kiedy Raś zacznie krzyczeć, że yy, no tak, widzicie, Warszawa znowu już was tutaj niszczy, a gdybyśmy mieli autonomię, to nie będzie tego.